Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem w ramach audycji Gość Radia 5 jest pan Tomasz Bartnik, prezes Ludowych Zespołów Sportowych w powiecie ełckim, a zarazem pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego do spraw kultury fizycznej. Witamy. Witam wszystkich słuchaczy Radia 5, witam pana redaktora. A porozmawiamy o sporcie. W sporcie rekreacji. Wakacje są już na finiszu. Czy dzieci z Ełku i regionu wypoczywają w ramach różnych tutaj inicjatyw i programów organizowanych m.in. przez Ludowe Zespoły Sportowe? Jak pan to widzi? Panie dyrektorze, jako Ludowe Zespoły Sportowe na pierwszym miejscu postawiliśmy bezpieczeństwo i m.in. akcja Bezpieczna Woda, które propaguje Ministerstwo Sportu i Turystyki, pan minister. Zorganizowaliśmy półkolonie dla dzieci w trzech turnusach tutaj. Jednym z głównych celów było przeszkolenie dzieci. Jak zachować się nad wodą? Byli między innymi przeszkoleni przez Ochotniczo Straż Pożarną Szeligi, gdzie byli w tej jednostce, gdzie mogli się zapoznać na temat właśnie bezpieczeństwa, zasady udzielania pierwszej pomocy. Też zarazem postawiliśmy na szereg szkoleń, które przeprowadziła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na temat w ogóle też bezpieczeństwa, na temat zachowań się, przygotowanie też do nowego roku szkolnego dzieci, bo też mówię, szereg ważnych rzeczy, mówię o bezpieczeństwie, zostało przekazane. Kolejną rzeczą było też spotkanie z psychologiem i dietetykiem też, bo to jest dla dzieci w dzisiejszych czasach bardzo potrzebne, gdzie między innymi na zasady odżywiania się zdrowego, ale też radzenie sobie ze stresem, z różnego rodzaju problemami. Można powiedzieć, że w tym roku zorganizowaliśmy też dodatkowy wypoczynek nad morzem, w górach i oczywiście półkolonie. Tutaj do tematu zajęć z dietetykiem i psychologiem za chwilę wrócimy, ale tutaj warto zwrócić uwagę na pewien, moim zdaniem, no może absurd to zbyt wiele powiedziane, ale pewne zjawisko. Mieszkamy na Mazurach. Czy często zdarza się, że tutejsi młodzi mieszkańcy nie potrafią pływać, chociaż tutaj akwenów mamy w bród? Panie redaktorze, chciałbym powiedzieć, że w chwili obecnej nadal bardzo dużo dzieci nie potrafi pływać, rodziców nie potrafi też pływać, zachować się nad wodą. Jako Ludowe Zespoły Sportowe od dłuższego czasu organizujemy zajęcia, nauki, doskonalenie pływania i korekcji wad postawy dla dzieci. Chociaż organizujemy tego bardzo dużo, ale nadal są bardzo dużo niedociągnięcia. Trzeba zwrócić jedną uwagę, że zajęcia dla nauki i doskonalenia pływania powinni być prowadzone już przez szkoły. Zgodnie z planem nauczania w drugich, trzecich klasach obowiązkowo powinna być jedna godzina w tygodniu, gdzie powinna być nauka pływania. Jeżeli nie będzie organizowane takich zajęć, właśnie nauki pływania dla dzieci, bezpośrednio przez szkoły i nie będzie to robione przez profesjonalnych instruktorów, to jest duży problem. Zauważymy, że nawet jak prowadzimy te zajęcia, że coraz więcej dzieci, czy nawet z miasta Ełku, czy nawet ze środowisk wiejskich przychodzi nowych, nie potrafi pływać, bo można powiedzieć, czas szybko ucieka, ileś tych dzieci potrafi pływać, potrafi chodzić do szkółki pływackie, ale my jedno jest podstawową rzeczą. Czy nad tym się zastanowić, że zachowanie się nad wodą i podstaw pływania dzieci powinni nauczyć się w szkole? No właśnie, bo to owocuje później większym bezpieczeństwem. Tutaj niestety notujemy w tym okresie wakacyjnym wiele kolejnych ofiar wody, ale także zdrowiem, bo młody człowiek, który jest wysportowany i sprawny fizycznie, to zdrowy także dorosły. Panie prezesie, a jak to generalnie pan obserwuje jest ze sportem i kulturą fizyczną dzieci i młodzieży? Bo na przestrzeni dekady, dwóch przybyło infrastruktury, są nowe boiska, nowe orliki, ale też od pewnego czasu obserwujemy no, taki trend, że są zwolnienia z WF-u, że dzieci i młodzież no, niekoniecznie na ten WF chce zawsze chodzić. Tutaj były zajęcia z dietetykiem i psychologiem. Pana zdaniem to pomoże w nadchodzącym roku szkolnym tym dzieciom i młodzieży tak korzystać z tej oferty zajęć szkolnych, żeby lekcje WF-u były przyjemnością? Panie redaktorze, chciałbym tutaj zaznaczyć, szanowni słuchacze, że byłem bardzo ku zdziwieniu, że dzieci bardzo byli aktywni na tych zajęciach dietetycznych i psychologicznych, że chcieli wziąć udział, chcieli odpowiadać, chcieli w ogóle w tym uczestniczyć i byli tak zainteresowani. Byłem bardzo ku zaskoczeniu, że można powiedzieć, że do każdego pytania to prawie cała sala podnosiła, że chce brać udział w tych, odpowiadać, bo wie, bo potrafi i by chciała czegoś się dowiedzieć. Panie doktorze, to co do każdej jednej szkolenie jest potrzebne.
tych szkoleń psychologicznych, dietetycznych nigdy nie jest za dużo. Bo tutaj nam potrzeba tego jeszcze więcej. Trzeba by było powiedzieć, zastanowić się, panie redaktorze, bo jak mówię, rozmawiamy, powinniśmy, jak jeżeli mówimy o rekreacji, powinniśmy przejść do olimpiady w Paryżu. No właśnie, za nami igrzyska. Medali w sumie chyba 10. 42. pozycja Polski. Kiepsko, to mało powiedziane. Czy pana zdaniem takie oddolne inicjatywy, jak te inicjatywy gminnych zrzeszeń ludowych, zespołów sportowych należy kontynuować? Czy one mają sens? Widzi pan jakieś przełożenie startów i wyników na to, że konkretni zawodnicy gdzieś zaczynali w LZS-ach? Panie redaktorze, Natalia Kaczmarek, klub sportowy Podlasie, i wychowanka klubu oraz wychowanka klubu Ziemia Darłowska, później zawodniczka Mat Atom do Wrocław, Daria Pikuluch, to są zawodniczka, wychowanka ludowych zespołów sportowych. Ludowe zespoły sportowe na 10 medalek zdobyły 2 medale. Uważam, że to jest duży sukces, ale duży niesmak, bo tych medali liczyliśmy na więcej. Ja już nie pamiętam, w którym roku było tych medali mniej, szczerze mówiąc, pan kojarzy? Trzeba powiedzieć, panie redaktorze, tutaj właśnie co do medali wracając, trzeba powiedzieć, że powinniśmy coś z tym zacząć robić. Ja dla pana redaktora przypomnę, tutaj Radio 5 pamięta dobrze, Ełk biegami stał. Ludowe zespoły sportowe w Ełku organizowali 20 lat temu masowo biegi przełajowe. Przykładowo mistrzostwa mazurskie, biegi przełajowe, wiosenne, jesienne, liga biegów przełajowych, czwartki lekkoatletyczne, ale to było 15-20 lat temu. To już po prostu biegi przełajowe zanikły. A biegi przełajowe to jest podstawowa forma uprawiania sportu. Można powiedzieć, my musimy zastanowić się, jak te dzieci przyciągnąć do tego sportu, czy do biegów przełajowych, jak w ogóle ich zachęcić, jak ich oderwać od komputera, jak ich oderwać od telefonu, co będzie dla nich lepsze, jaka będzie lepsza dla nich propozycja. Czas nad tym zastanowić się, bo trzeba powiedzieć, że te dzieci w chwili obecnej nie rwą się do tego sportu. Chciałbym przytoczyć, panie redaktorze, tutaj wypowiedź pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który wypowiedział się do portalu Onet, że dla mnie niewykorzystany potencjałem jest sport wiejski. Kiedyś kwit i w niektórych dyscyplinach, jak kolarstwo czy podnoszenie ciężarów, był potęgą. Tam wszystko brało się z ludowych zespołów sportowych. Korzystała na tym nawet piłka nożna. W LZS zaczynało przecież wiele reprezentantów polskich. Rozmawiałem ze znajomym trenerem, który prowadzi klub wiejski na Karzybach. Mówi, że kiedyś w jednej chałupie miał 3 chłopaków chętnych do gry. Dziś jest szczęśliwy, jeśli tylu zbierze się z jednej wsi. Panie redaktorze, miałem okazję parę lat temu też spotkać się na konferencji, które organizowały ludowe zespoły sportowe, który powiedział pan redaktor sportowy Henio Urbaś. Nie będzie piekarzy, nie będzie chleba, nie będzie trenerów, nie będzie zawodników. I dzisiaj można powiedzieć, ilu nam odchodzi trenerów, ilu odchodzi, coraz jest ich mniej. I coraz, jeżeli nie będzie tego, mówię, trenera, on najczęściej wynajdzie takiego zawodnika. A powiem, że jak organizowaliśmy biegi przełajowe, mazurskie biegi przełajowe, które były znane w całym regionie, to był jeden z największych prześwitów w ogóle dzieci uzdolnionych sportowo. Tu przyjeżdżali trenerzy z różnych dyscyplin i oni już widzieli po zawodnikach, jak się poruszali w ogóle na tych zawodach. A trzeba powiedzieć, że te biegi przełajowe były jako masowe. Były to klasy 3., 4., rocznikowo, a nie po prostu tak jak w związkach sportowych. Tu się dzieci garnęli. To było 1500 dzieci z naszego tutaj regionu na tych biegach przełajowych. I powiem, że te dzieci, czy była liga biegów przełajowych, była rywalizacja, oni chcieli. Ale dla nich też w zamian było trzeba coś zaproponować, bo też organizowaliśmy dla nich przygodowo obozy sportowe, były na każdych zawodach medale, bardzo dobre posiłki dla nich, nawet regionalne. Była bardzo dobrze, mieliśmy dobrą tutaj współpracę, mówię z Krajowym też Zrzeszeniem LZS-u, gdzie takie środki finansowe pozyskiwaliśmy. Ale jedno jeszcze, panie redaktorze, dopowiem. Przypomnę te słowa, które powiedział świętej pamięci wielki trener Kazimierz Górski. Powiedział to w Oszczelach, że w każdej jednej wsi jest jeden dobry piłkarz. Tylko znaleźć trzeba trenera, który jego wyciągnie do tej piłki nożnej. Trzeba... Pan minister sportu, pan Sławomir Nitras, zapowiedział po tych igrzyskach wielki audyt. Chce sprawdzić finansowanie sportu. Czy w związku z tym, pana zdaniem, LZS-y mają powody do obaw?
Panie redaktorze, Ludowe Zespoły Sortowe i Sojusz po kontroli, Najwyższej Izby Kontroli, gdzie kontrola się zakończyła bardzo pozytywnie, są z małymi tam niedociągnięciami, przy środkach finansowych 14 milionów złotych. Zawsze gdzieś tam się znajdzie jakieś, to były drobne błędy. Była to przykładowo zwrot około 6 tysięcy, gdzie jeden z wojewódzkich zrzeszeń LZS-u przeznaczyło w ramach sportu dla wszystkich środki finansowe na zakup dla biednych dzieci, na zakup sprzętu sportowego w ramach tego programu. W tym programie nie było możliwości zakupić sprzętu sportowego. Tego złośliwie nie zrobili działacze sportowi, tylko po prostu chcieli ubrać, bo dzieci biedne, ubogie, ale po prostu zwrócili te środki automatycznie, gdy zostało zwrócone 6 tysięcy na 14 minut, to nie jest dużo. W chwili obecnej już od 2 miesięcy też w Krajowym Zrzeszeniu LZS-u trwa kontrola skarbowa, które już są dokumenty, wszystko dostarczone. I to tak jak zaznaczają działacze ludowych zespołów sportowych, że jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby w ludowych zespołach sportowych było coś nie w porządku. Zawsze jest tam pilnowane, są osoby centralnie, które to nadzorują, jak prezes Krajowego Zrzeszenia Mieczysław Baszko, cały sztab ludzi, który w Krajowym Zrzeszeniu LZS każdą jedną złotówkę przywraca dwa razy i nie ma obaw. Tych środków finansowych, trzeba panie ministrze zauważyć, że po zapoznaniu się z działalnością przez ministra sportu i turystyki, pana Nitrasa, co robią ludowe zespoły sportowe, tak jak w ubiegłym roku był wielki szum, że 14 milionów otrzymało ludowe zespoły sportowe, że to po znajomości. W tym roku ludowe zespoły sportowe na ten sam program otrzymały 16 milionów złotych. Idzie to w dobrym kierunku, bo to idzie na sport. Idzie na kluby, idzie to do sportu masowego, idzie to do tego, że dostrzegają sport wiejski, Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ministerstwo Sportu i Turystyki i tak wspiera szereg działań. Bardzo dużo programów, tylko trzeba by było jeszcze się zastanowić. Jako pan minister, jest potrzebny audyt, jest potrzebny w tych związkach sportowych, ale może też jest potrzebny usiąść okrągły stół do sportu, zastanowić się, jak zmienić, co zrobić, żeby za 20 lat czy za 15 były medale na kolejnych olimpiadach olimpijskich. Zastanowić się nad wychowaniem, zajęciami wychowania fizycznego. Może to jest wspólne działanie ministra sportu i turystyki, ministra edukacji narodowej, ministra zdrowia, że może wspólne te kieranki i samorządów doprowadziłyby do jakiegoś wypracowania modelu. Bo dzisiaj możemy się zastanawiać. Co z tego, że dzieci mają 3 godziny zajęć wychowania fizycznego? Jak szereg dzieci ma z tych godzin, rodzice przynoszą zwolnienia albo po prostu dzieci nie chcą ćwiczyć na zajęciach i tego nikt nie zmusi. Może jak jakoś zachęcić dzieci? Może zmniejszyć ilość godzin, dać specjalistycznie, że dzieci przykładowo na sposób brytyjski wyciągnąć z innych krajów, ile przykład Wielka Brytania wyciągnęła sobie wnioski 20 lat temu, nie? Wcześniej, po olimpiadzie, że zdobyli bardzo mało medali, bardzo kiepsko wyszli, to wtedy postanowili, żeby coś z tym robić. Może tu się zastanowić nad tym, co zrobić, bo trzeba powiedzieć, że środków na sport Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznacza bardzo potężne w skali kraju. Trzeba może zastanowić się nad obiektami sportowymi też, na poprawie infrastruktury sportowej, ale tu trzeba się zastanowić, czy może nie zamiast 3 godzin, to jedna obowiązkowo, a dwie niech dziecko wybierze. Chce tańczyć, to będzie tańczyć na piłkę nożną. Może to, żeby to było nie, że w szkole nauczyciel chce uprawiać przykładowo piłkę siatkową, to wszyscy będą piłkę. Może żeby to było zajęcia obowiązkowe, ale z wyborem. Może tańczyć, może pływać, może to by były wtedy partnerem też kluby sportowe, stowarzyszenia, mówię tutaj. To jest potrzebne. Tu jest potrzebny okrągły stół. Tu jest potrzebne to zobaczyć, wyciągnąć wnioski, to co kiedyś było robione, to co było dobre. To tak jak mówię, zaznaczył tutaj wypowiedzi też dla Onetu prezydent Aleksander Kwaśniewski, był prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i zarazem minister sportu, na czym polegał system PRSL-owski. O tym, że wojsko miało swoje kluby sportowe, milicja miała, nie? Ten system opierał się na zdecydowanie mniejszych pieniądzach, ale na lepszej organizacji. Wiadomo było, że wojsko miało potężny pion sportowy, milicja, hutnictwo, górnictwo, związki zawodowe, ludowe zespoły sportowe działały na wsi i one wyłaniały talenty wśród młodzieży wiejskiej, choćby znakomitych ciężarowców, kolarzy i lekkoatletów. I trzeba tu zaznaczyć, że musimy coś wyciągnąć dla tego sportu.
bo trzeba powiedzieć, jest nic demograficzny, że faktycznie tych dzieci musi znaleźć, ale coś musimy zaproponować dla dzieci, żeby zabrać, mówię, zamiast telefonu, komórki, odżywek, to jest wspólna sprawa rządu, samorządu do wspólnych działań, bo każdy jeden samorząd się szczyci później, jak jest olimpijczyk, nawet jest na olimpiadzie, bo zaszczyt już być na olimpiadzie, w Ełku nam mało bardzo zabrakło Natalia Koczeska, żeby reprezentowała nasze miasto i zarazem Polska na olimpiadzie. Tu trzeba się zastanowić, co zrobić, jakie sporty promować, jakie marka sportowa, żeby po prostu to było przyszłościowo i przyciągało dzieci, młodzież. Możemy... Temat na pewno wart jest zgłębienia. Panie prezesie, ogranicza nas czas, także dziękujemy za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia 5.